微妙，那个这个东西非常。Aktualizacji. Parę dni urlopu miałem za sobą, mam za sobą. Następny w styczniu, także też już niedługo. A ja dzisiaj mamy poniedziałek, dokładnie 19 grudnia, więc tuż przed świętami prawie, że przepiękna pogoda na podwórku jest. Dzisiaj w nocy było chyba najzimniejsza noc była w tym roku, znaczy tej zimy może powiem, bo tak, właściwie to jeszcze nie zima w sobie. No ale w każdym razie najzimniejsza noc w tym sezonie zimowym, bo było chyba około 15 stopni mrozu. Teraz w tej chwili jest około 8 na minusie, ale zła i dobra wiadomość jest taka, że już od jutra ocieplenie i prawdopodobnie na święta nie będzie takich pięknych krajobrazów, bo będzie chlapa. Podobno w niektórych rejonach kraju ma być nawet dwucyfrowa wartość na plusie. Także średnio to brzmi. Sami powiedzcie. Słońce świeci w oczy, nic nie widzę. Patrzę w lusterko boczne, wsteczne. Są warunki. Dzisiaj raczej opadów nie zapowiadają, więc nie będzie tak źle. Dzisiaj też krótki dzień pracy, bo kończę o godzinie 17 z minutami. Także tak jak mówię, taka krótka aktualizacja. Chcę pokazać, jak wygląda dzisiaj sytuacja na mieście i przy okazji pochwalić się nowym przystankiem na linii 2, akurat w którą jeździmy. No i przy okazji już zakończonym remontem w okolicy dworca PKP. A tym samym dajcie, bo nic nie widzę. A tym samym odpalenie sygnalizacji pod dworcem i jak to wszystko wygląda. Ale o tym to wszystko pokażę dopiero później, bo właściwie za chwilę. Bo teraz jedziemy w stronę Dojnic, także podziwiajcie na razie krajobrazy, bo jest naprawdę co podziwiać. I do zobaczenia za chwilę.
strzałce nie pojechał, teraz też się nie spieszy. Tutaj bajkowo, jak na zdjęciach, na przykład gdzieś zimowych, z kartek pocztowych. Trzeba się teraz napatrzeć, bo potem już może być nieprędko taki widok. Bo prawdopodobnie dopiero po nowym roku wróci zima do nas. Nie można jechać i się zakręcać. Szkoda, że tylko tak blisko poza Białystok, bo żebyśmy dzisiaj mieli jakąś linię 104 albo 105, tam to dopiero widoki. Coś wspaniałego. O, i nawet minus 9 tutaj w tej chwili pokazuje, czyli temperatura jeszcze bardziej spadła poza miastem. A jeszcze póki co mamy słońce, jak słońce zajdzie, może być chłodniej. Niestety od jutra ocieplenie. Meldujemy się na przystanku końcowym. Tak dzisiaj będzie wyglądać jazda. Przed nami jeszcze dwa kółka do zrobienia dzisiaj.
tak jak mówiłem, do 17.15. 17.15, 17.20 dokładnie. Także jeszcze pewnie się odezwę, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda skończona robota pod dworcem PKP. Się zdziwiłem, muszę Wam powiedzieć, bo pierwszy raz jak jechałem, to patrzę, przystanek zwinęli, a myślę sobie, jak przystanku nie ma tymczasowego, to znaczy, że robota już skończona. No i faktycznie, nie ma jeszcze co prawda wiaty przystankowej i tak dalej, ale już działają sygnalizacje i całkiem przyjemnie się jeździ, a żeby było tego mało, to nawet się zepsuł teraz jak jechałem autobus na tym przystanku i trzeba było go jakoś tam wymijać. Także do zobaczenia za chwilę, a ja mam chwilę przerwy.
Park Spa Augustów. Ekskluzywna przestrzeń, która zachwyci każdego. Jedyna w regionie inwestycja z prywatną strefą spa, centrum rozrywki i fitness. Inwestuj, zarabiaj, wypoczywaj. Mega cena. Już od 9900 zł za metr kwadratowy. Jesteśmy już na końcowym. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Nie wiem, czy coś będziecie słyszeć, bo włączone jest to ogrzewanie. Bo jest niestety zimno, mimo tego, że taka piękna pogoda na zewnątrz, słońce, to jednak zimno. Takie oto klimaty, zobaczcie. Słoneczko pięknie świeci. Piękna zima. Ale zimno. A jeszcze, żeby było tego mało, w wiadomościach powiedzieli przed chwilą, że jutro od rana cieplej, ale będzie też padać marznący deszcz, więc nieciekawie się zapowiada. Przed nami dwa kółka zostały jeszcze. Do zachodu słońca niewiele, a po zachodzie słońca może być też ślisko, bo jadąc nawet w stronę Białegostoku, w stronę centrum, w miejscach zacienionych już pojawiał się lód, więc ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądać. Także grzejemy samochód i będziemy jechać zaraz w stronę Dojlit Górnych. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania filmów, a my jeszcze zwiedzimy dworzec PKP od drugiej strony i pomkniemy dalej. Także w drogę, już za chwilę.
Mm-hmm.